Który kochałem świat, kochałem życie, kochałem to, co Bóg stworzył, jeżeli już jesteśmy tacy pobożni, rozumiesz? Ale ja kochałem siebie w tym otoczeniu, rozumiesz? W tym, z siebie to, że żyję. To wracaj, rozumiesz? Janusz, to wracaj jak do, ja mówiłem, wracaj do Boże, filmu. dziękuję Ci, że dałeś mi życie, rozumiesz? Kiedy dziękowałem za życie, że takie, że tyle jest piękna w życiu, przepraszam, że tyle jest piękna w życiu, że są sprawy, których byś nie przeżył, gdyby właśnie nie ta umiejętność znalezienia tego piękna, albo trafienia na nie, po prostu przypadkowo nawet, ale trafienia i zrozumienia go. Tak ja, słuchaj, ja takich historii to mam całą kupę, takich przeżyć, rozumiesz? Nawet noc w Kazimierzu, rozumiesz? Gdzie nie chciałem żyć z dziewczyną, bo mi jej było żal, rozumiesz? To cudownie życie w Augustowie. Samochód zaparkowany przed budynkiem, mój samochód, srebrny Renault. Wiesz, byłem królem życia wtedy. Miałem cholerne powodzenie, ale nigdy go nie wykorzystałem. Rozumiesz? W sensie męsko-damskim. Zawsze się od tego powstrzymywałem. No kiedyś leżałem z taką dziewczyną, poszliśmy, ja z nią wjechałem w las, ale było bardzo ciepło, gorąco tak. I myśmy pojechali, tam jest taka góra, na górze była kawiarnia. Na górze była kawiarnia, taki jakiś budynek drewniany i myśmy tam byli na kawie i potem zeszliśmy ty i ona się rozebrała, leżała naga obok mnie. Bardzo ładna dziewczyna, bardzo ładna. Taka blondynka, taka kobieca szalenie. I przecież mogłem to wykorzystać. Ale myślę sobie, jakie to jest łatwe. Rozumiesz? I co w gruncie rzeczy ona wyniesie? A co ja z tego będę miał? Orgazm? Zrozumiałeś? Za mało. Jak na takie coś, to za mało. A z jednej strony dla niej za dużo. Dla kobiety, dla dziewczyny. To bardzo ładna dziewucha była. To są trudne sprawy, wiesz, bo to są sprawy zachęcające. Mówię już jakieś, no niemal jak ty mówiłeś, no te najbardziej intymne, które człowiek skrywa, których się wstydzi, które go żenują, gdyby wypowiedziane głośno. No. To dla nich mogła nie być szlachetność, mogła być głupota, impotencja, Bóg wie co, mnie to nie interesuje. Ale ja się nadałem w to wpisać, rozumiałeś? I dla mnie to było zwycięstwem. Po prostu traktowałem jako człowieka absolutnie mającego być odpowiedzialnym, mimo że sprawiałem ogólnie wrażenie błahostka w duperelach, zupełnie nieodpowiedzialnego. Rozumiesz mnie? To w tych sprawach większych, szerszych, gdzie się angażował drugi człowiek, to byłem bardzo odpowiedzialny. I to w tej chwili w sobie odkryłem, wiesz, przez to prowokowanie twoich pytań, twoimi pytaniami. I teraz właśnie uważam siebie za człowieka, chciał, nie chciał, ale pozytywnego. No, co rzadko mi się zdarza. Właśnie to, że nigdy nie ułatwiałem komuś jego własnej deprecjacji. Rozumiesz? Jego własnego poniżenia. Ja się strasznie tego bałem. Dajmy na to, nawet dając pieniądze komuś. Rozumiesz? To starałem się robić tak, żeby ten człowiek nie odczuł tego, że ja się nad nim lituję, czy go żałuję. Rozumiesz? Żeby on tego nie odczuł. To nawet można powiedzieć, że ja tutaj siebie strasznie jakoś afirmuję jako człowieka takiego bezinteresownego i tak dalej. Nieprawda, bo ja potrafię nienawidzieć cholernie, aż do przekleństw. Także to są meandry tej właściwie skomplikowaności, jaką człowiek ma w sobie. Czy zdarzali ci się na twojej drodze życiowej tacy ludzie, których chciałeś zabić? Tak, nawet dziś jeszcze. Bym zabił. Poważnie ci mówię. Czasami myślałem, pójść, rozwalić łeb i kurwa skoczyć z okna. No. Ale to są już chorobliwe myśli. Na szczęście zdaję sobie z tego sprawę. No co będę daleko szukał? Cholera, ciebie obłażą tu mrówki. Pójdę. Psia krew, tu jest pełno mrówek. Tak? Patrz. No rzeczywiście, bo one pod tym siedzą. Uważą tu. Szany boskie.
Wy tu podłogi nie macie. Tak, tak nie mamy, ale trzeci dzień mrówki wcześniej też były, co ale ja się... za dzień wrzucałem. I na betonie, wiesz, to mam obłąd. Pamiątkę, popatrz. Co masz? Ta ręka, kolana, nogi. To jest właśnie pamiątka od tego, jak mnie wyrzucono. Tutaj dosłownie w beton, tylko beton był. Nic poza tym. I ja tutaj spałem, ja tutaj mieszkałem tyle. I nagle zaczęła się deformacja artrytyczna. Nóg i rąk. Co masz w nodze? Teraz nie mam takich spuchniętych, ale normalnie to mam spuchnięte. Cholernie tu. Nogi. No zobacz, to przecież jest nienormalne zupełnie. Popatrz. Aż kochany. Jezus. Widzisz? A tu guzy. No. Ja się nie dziwię, że ty nie mogłeś człapać po tą nagrodę wczoraj. Po jaką? Tam na tym zjeździe? Nie chciałem, ja po prostu wstydziłem się takiej nagrody tam. No co to dla mnie za nagroda, jakieś tam wyróżnienie. Ja jestem na tyle zarozumiały, widzisz? Na tyle jestem chamsko zarozumiały, że uważałem, że albo dać mi coś, tak jak mi mówiły kobiety, które mnie spotkały. Mówię, panie Januszu, ale co ci mogę powtórzyć, bo to nie jest żadne chwalenie, no baby głupie może. Mówię, panie Januszu, pan powinien mieć tam Grand Prix. Rozumiesz? Pan za tego abla. Za to, co tyle pan powiedział w tym krótkim filmie o losie tego człowieka, więc o losie ludzi. No. I dlatego, co to dla mnie tam wyróżnienie, wiesz, odpierniczenie bambus takie. Takie, wiesz, poklepanie po plecach, po grzbietach. Nie martw się, bracie, chłopie, jeszcze masz tyle lat przed sobą, będziesz kiedyś jeszcze usatysfakcjonowany. Chyba tak. Bo to jest tak, chcę być dobry, a potem żałuję tego. Rozumiesz? Bo potem zbieram owoce tej swojej jakiejś, nie wiem, pozowanej dobroci, czy cholera wie, coś jest we mnie, co mnie zmusza, jak gdyby pcha do zła. Rozumiesz? Przeciwko sobie. Ja nie wiem, co to jest. Ale jest jakaś taka siła, rozumiesz, która sprzeciwia się, dajmy na to, jakby to powiedzieć, no, odsłaniamy ten dywan. Przecież w gruncie rzeczy ten beton, to jest to. To wszystko, na co ja choruję, rozumiesz? I cierpię, bo to jest takie bolesne, że czasami nie można usnąć z bólu, stawów, rozumiesz, palców. A z czego ja to dostałem? Z tych betonów tutaj. Bo ona nas wygnała, wyeksmitowała. A ja wiedziałem, że i tak mnie wyeksmituje i tak. Jeszcze sędzia na rozprawie mówi, proszę pana, po rozprawie, dlaczego pan przy takiej, czy pan powinien się bronić? Panie Januszu, niech pan wycofa to. Ja nie wiedziałem, że to można wycofać to. To te darowiznę, rozumiesz, że można przerwać ten dopływ pieniędzy do nich z mojej kieszeni. Ale dobrze, że ktoś wie o tym. Właśnie to was traktuję jako ludzi, którzy wysłuchali tej mojej opowieści dotyczącej no, zagarnięcia po prostu mojego mienia. Gdzie ja nie mam żadnych praw. Ja nie mam żadnych praw do tego domu. Poza tym, że go spłaciłem. Rozumiesz? I Teresa się boi, ma rację. Że w razie czego tam stąd wykuszą, rozumiesz? Zobacz, jak to pięknie wygląda. Nieraz... Ja uważam, że to jest tylko jedna dziesiąta, co można o Januszu powiedzieć. Więc ja nie mogę się zgodzić na to. A tak chciałem komuś to wszystko powiedzieć. I wiem, że powiedziałem odpowiednim ludziom. No. Pan powiedział, że nie będzie dokrętek i tak dalej. A ta też już wysiada. Tylko się boję, bo popatrz. Ja zacząłem pisać jednym palcem na maszynie, to zaraz mi wyskoczyło coś takiego. O taki guzik tu. Tym palcem pisałem, jednym palcem. To kolega mi kupił taki z Niemiec, kupił mi maszynę elektryczną. Teraz stoi na górze, taka szara, trium, angielska. To tylko dotykam, ale to też, wiesz, dotknięcie, też ten palec jest w ruchu. I potem bolą, bo stawy nie można, wiesz. Także te ręce są już właściwie nie ręce, to są tylko jakieś pazury, diabli wiedzą do czego. Chyba, że do obrony. Chyba to w karku cholera wlazł. Oj Boże. No i tak, mój drogi, na czym myśmy skończyli naszą ciekawą opowieść? Bo ja się boję, Teresa ma jakiś lęk przed tobą, przed, w ogóle przed tą całą sprawą. Ja ją rozumiem, doskonale rozumiem. Ja też ją rozumiem. No.
dlatego jak najostrożniej, wiesz, bo ona jest cholernie wrażliwa, przy tym, no, jest słaba psychicznie. Dobrze, Janusz, dobrze. Trzeba po prostu się bardzo z nią liczyć. Dobrze, kochany, zrobię tak, jak radzisz. Ja po prostu jestem tak zdenerwowana, że pan ma taki jakiś, nie wiem, nie umiem tego nazwać, ale dowiedziałam się wielu rzeczy niedobrych o panu. Więc niech pan nas rzeczywiście potraktuje bardzo poważnie. Zdaję sobie sprawę, że dla mnie jesteś lustrem. Czy widzieliśmy się już kiedyś? Byli w Hercegowinie. Jak? Hercegowinie. Ja wiem, że z Hercegowiny. Ale czy myśmy już rozmawiali ze sobą przez furtkę kiedyś? Pani przyszła z takim małym chłopcem. Tak? To on. Taki do cyganiątka podobny. 5 lat, tak. I co jest? Co się stało? Co jutro do Strowota Hercegowina. Jak? Jutro do Strowota Hercegowina. Wraca pani? Tak? Dzieci do Hercegowina. Aha. Troje. Polski. Co? Katy, danski. Pic, danski. Pić dać? No. Pani? Danski. Czyli... danski. Tak? Chore? Nie żyją? Zabici? Danski. Wy pani majecie paruski? Niemnożko? Nie, niczego. Po germańsku? To, że nie. A ten język jest dla mnie niezrozumiały, pani. Przepraszam bardzo. Zupełnie nie rozumiem. Ja nie pani maju. Czy to wy gaworicie? Nie. Nie pani maju. Nie. Co? Nie. Ruszki. Ruski nie. Nie, ale czy znacie język ruski? Czy gaworyć potraficie paruski? Nie. A jaki język? Chorwacki tylko. Chorwacki. A. To dla mnie to łacina w ogóle nie do zrozumienia. Nie. Przykro mi bardzo. Nie wiem, czy mogę pani w jakiś sposób pomóc, bo nie wiem. Jak? Nie ma do domu. Pieniędzy? Do domu. Nie ma gdzie spać. No to dość przykra sprawa jest. Dość przykra, bo u nas właściwie jest wszystko zajęte. Wszystko. Trudno mi cokolwiek poradzić. Nawet, nie wiem. Przykro mi bardzo. To co pani ma zamiar zrobić? Co chciałaby pani zrobić? Działać? No tak. Trudno się porozumieć, panowie. Bardzo trudno. Nie wiem właściwie o czym mówić. Może ktoś zna jakiś trochę lepiej ten język. No, może dzieci, Katka. Dzieci? Gdzie one są, te dzieci? Tutaj, tam, tak? I pani idzie do nich? Nadal nic nie rozumiem. Idzie pani do tych dzieci? Te dzieci tu są gdzieś? Córka, Kati, córka. Byście mnie w kłopotliwej dosyć sytuacji postawili, bo ja nie wiem, o czym mówić. Nie wiem. Porozumieć się z nią nie sposób. Zupełnie nie wiem. Dziękuję bardzo, pani. Tak? A może, halo, proszę pani, a może chociaż trochę pieniędzy? Tak? Przepraszam bardzo. Nie gniewa się pani? Dziękuję bardzo, pani. Ja dziękuję. Wszystkiego dobrego, kochana. Dziękuję bardzo, pan. Zdaję sobie sprawę, że dla mnie jesteś lustrem.
Ale to nie jest czysta sprawa. Nie jest to czysta sprawa. Bo ja to chyba już raz widziałem. Przez bramę rozmawiałem. I dałem mi tam trochę pieniędzy. Także nie wiem właściwie, czy dobrze zrobiłem. Rozumiem, że tak mało, no ale ja nie mam sam pieniędzy. No 10 tysięcy miałem. Jedyny. No, to co dałem. No co, jakbym puścił ją do domu. No i co z tego miałbym? No. Mówi, że tam jest gdzieś ona. Nie wiem, w jakimś domu czy ja. No ale nie sposób się porozumieć. A ja rzeczywiście jestem tak wykończony, że mnie w tej chwili nawet nie stać na, jakby powiedzieć, pocieszenie jej. Rozumiałeś? I to nie jest z mojej jakiejś chęci, no, jakby powiedzieć, odsunięcie się od spraw takich ludzkich. Nie. Ja po prostu tak, primo. Dostałem tu bólu karku. Rozumiesz? Także głową mi jest trudno ruszać. No poza tym sam jestem w takim stanie, wiesz, że co tu dużo mówi. No głodny jestem nawet. No. Także nie wiem, jak to ocenisz, moje w tej chwili tutaj obecnie zachowanie, ale przyznaję, że nie stać mnie w tej chwili na nic, na żaden taki gest, który wymagałby jakiegoś poświęcenia, jakiejś fatygi, trudnej fatygi. Wiesz, bo cóż, no puszczę, skąd ja mogę wiedzieć? Łyśkę ma dość sprytną, rozumiesz? W nocy może coś wyjść, wynieść i tak dalej. Albo się nie wyprowadzi. Rozumiesz? Jeszcze przyprowadzi kogoś. Jest trochę głupio, no ale naprawdę nie stać mnie w tej chwili na żadne takie gesty, które wymagały ode mnie jakieś właśnie nie tyle rzeczy, ale jakieś nawet fatygi. Także nie miej mi za złe, jak ocenisz to? Zdajcie sprawę, że dla mnie jesteś lurkiem. Nasz nami był Jezus Chrystus, Panie, do Jego sławy, do problemu, Panie. Co Panami? No, gdzie kupku? Dałem, co miałem. Tak, no bo to są pewnie córki. Co Panie, tu dyksi. Ślemy do buty. Panienka, Panienka coś rozumie, jak się mówi? Czekaj, dla ksada sobie skupkać. A co mikrofon? Nie ma mikrofon? No. Nie ma warsza do Jugosławy, do problemu, pani. A mi nie trosz roboty. Nie rewolucja, nie miżo ty, pani. Ja rzucił tylko Jezus Chrystus. Kochana, ja to, co miałem, to dałem.